Cześć! Zapraszam Cię na dalszy ciąg rozwiązywania zadań z egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku. Mamy tutaj ostatnie trzy zadania zamknięte. Zadanie 13. Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych. Dane są długości boków AB równe BC równe 1, czyli AB ma długość 1, BC ma również długość 1 oraz AD jest równe pierwiastek z dwóch. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość boku CD jest równa, czyli musimy wyliczyć tę długość boku CD. Z czego najprościej po prostu to wyliczyć? No z Pitagorasa, czyli jedna przyprostokątna do kwadratu dodać druga przyprostokątna do kwadratu, to jest trzecia przyprostokątna do kwadratu. Napiszmy sobie, że to jest długość C. Czyli na początek robimy pierwiastek z 2 do kwadratu, dodać 1 do kwadratu jest równe C kwadrat. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest to, co pod pierwiastkiem, czyli 2. Dodać 1 do kwadratu to jest 1, to jest C kwadrat. I C to jest pierwiastek z 3. Czyli mamy wyliczone C. I teraz jeśli chcemy wyliczyć sobie tą długość DC, czyli na przykład u nas D, no to znowu mamy przyprostokątne do kwadratu, czyli nasza C, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu, dodać 1 do kwadratu, czyli druga przyprostokątna do kwadratu, to jest równe D do kwadratu. Czyli nasza przeciwprostokątna, którą szukamy. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, dodać 1 do kwadratu to 1, równa się d kwadrat, czyli 4 równa się d kwadrat, czyli d jest równe pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2. Czyli u nas nasza szukana długość boku dc to jest 2. Odpowiedź B. Zadanie 14. W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No to jest takie zadanie trochę na myślenie. W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki, czyli sześciany. Sześcian to mamy po prostu objętość sześcianu, to jest a do trzeciej, ponieważ bok razy wysokość, a że wszystkie boki są równe i wysokość jest taka sama, bo to jest sześcian, czyli sześcian zbudowany jest z sześciu kwadratów, czyli a do potęgi trzeciej. Skoro w koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki, to po prostu musimy zrobić sobie pierwiastek trzeciego stopnia z 203. I teraz tego nie da się zrobić, tak? Bo nie możemy sobie, jakby nie ma trzeciego pierwiastka z 203, ale w tym wypadku musimy sobie znaleźć największą możliwą liczbę, którą możemy spotęgować do potęgi trzeciej. I żeby nam, no na pewno nam jakieś te klocki zostaną. Na przykład 6 razy 6 jest 36, razy 6 to sprawdzimy sobie, 36 razy 6, 6 razy 6, 36, 3 dalej, 3 razy 6 to jest 18, 3 dalej, czyli 216. 216 nam wychodzi, ale my mamy 203 te klocki, więc to nam nie wyjdzie. No to 5 razy 5 jest 25, razy 5 jest 125. No i tutaj nam wychodzi właśnie 125. I pytanie jest, czy 5 do potęgi trzeciej wtedy wychodzi. Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc jeśli nam wyszło 5 do potęgi trzeciej, to jest 125. I zostało nam 75 plus 3, 78 klocków, które są niewykorzystane, tak, do wybudowania tego dużego sześcianu. Czyli
czyli odpowiedź u nas C. Zadanie 15. Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa. Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa. Czyli na początek musimy sobie przypomnieć, co to jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Prawidłowy czworokątny to jest taki, który w podstawie ma kwadrat. I ostrosłup, który musi mieć jeden wierzchołek. Narysujmy go sobie tutaj szybko. Jeśli nie pamiętacie, jak rysujemy figury geometryczne, granicosłupy i ostrosłupy, to tutaj po prawej stronie będzie link do mojego filmika wcześniejszego odnoszącego się do rysowania figur w 3D, tak prosto i szybko wytłumaczone. Na początek rysuję podstawę, czyli kopnięty kwadrat. Wyznaczam sobie wierzchołek tak mniej więcej od środka tej podstawy i do tego wierzchołka rysuję krawędzie boczne tego ostrosłupa. Mamy tutaj ostrosłup prawidłowy czworokątny narysowany. I teraz będzie nam łatwiej wyobrazić sobie, które odległości, długości odpowiadają którym krawędziom. Napiszmy sobie. Tutaj w podstawie mamy 40 cm bok, czyli tutaj będzie 40, tutaj 40 i tam z tyłu też po 40. I krawędzie, które odnoszą się do wierzchołka, po 50 cm, czyli tu 50, tu 50. Możemy sobie napisać takie działanie 4 razy 40, ponieważ to jest podstawa tego ostrosłupa, dodać również 4 krawędzie boczne, czyli 4 razy 50 cm. 4 razy 40 to mamy 160, dodać 200 i to jest 360 cm. I to jest długość wszystkich krawędzi tego ostrosłupa, czyli odpowiedź u nas B. I to by było na tyle z zadań zamkniętych z egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku. Zapraszam na kolejne nagrania dotyczące zadań otwartych. I jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia, na razie, cześć!